na karku. Widać? Słychać. Zawsze lubię taką anegdotę, mogę powiedzieć, dziadku, no się najbardziej podoba zawsze ta anegdota. No. Jak się dziadek przyszedł ubezpieczyć na życie do jakiejś firmy audytora. Mogę powiedzieć? No i dziadek się przyszedł ubezpieczyć na życie jakiejś firmy tamtego, mówi, dzień dobry. On dzień dobry, słucham pana. Ja się chciałem ubezpieczyć na życie. A ile pan ma lat? 82. Oj, to wie pan co, niestety nie może pan ubezpieczyć, będę dorosłym człowiekiem troszkę za późno, pewnie przykro mi bardzo, ale niestety. Oj, to się tak już zmartwi. Jak to tatuś? To pan ma tatusia? Nie mam tatusia. Ile się tatuś ma? Mówi, stoś ty. To wie pan, to coś niesamowitego, to nie chodzi w tak na jutro. Z tatusiem to pana i to razem z tatusiem ubezpieczyłem. A, to się dziadek ucieszył. No wie pan, to coś niesamowitego, to rewelacja. To nie pan się tak, żeby to z tatusiem i z dziadkiem, to was trójkę razem ubezpieczyłem. Mówi, oj, no, a dziadek to nie może przyjść. A dlaczego nie może? Bo się żeni. Jak to się żeni? Chcemy się? Nie chcę, ale musi. Tak, ja muszę te piosenki to odstawić.